Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 178. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Recepta farmaceutyczna na szczepionkę przeciw grypie. Idą zmiany w reklamach suplementów diety. RARS i Polfa dostarczą antybiotyki do aptek. Usługa Nowy Lek wkracza do polskich aptek. Sytuacja rynku farmaceutycznego w obliczu kryzysu lekowego. W minionym tygodniu w sejmie procedowana była ustawa o badaniach klinicznych. Z wcześniejszych zapewnień szertu zdrowia wynikało, że to właśnie w tej ustawie pojawi się poprawka, która umożliwi farmaceutom wystawianie recept na szczepionki przeciwko grypie. O takie rozwiązanie już od kilku miesięcy apelowali eksperci oraz środowisko aptekarskie. To rozwiązanie miało skrócić ścieżkę pacjenta do szczepienia przeciwko grypie w aptece. W ten sposób że pacjent, który coś zaszczepić, nie musiałby chodzić do lekarza po receptę na szczepionkę. Taka poprawka do ustawy pojawiła się podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Zgłosił ją poseł Paweł Rychlik, a więc jedyny farmaceuta, który zasiada w Sejmie. Poprawka ta rozczarowała jednak część środowiska. Zakłada ona bowiem jedynie możliwość wystawiania recept farmaceutycznych na szczepionki przeciwko grypie. Oznacza to, że pacjent, który skorzysta z takiej możliwości i farmaceuta wystawi mu receptę farmaceutyczną na szczepionkę przeciwko grypie, będzie musiał zapłacić za taką szczepionkę pełną Senę, dlatego, że na taką receptę nie przysługuje pacjentowi żadna zniżka. Stracą oczywiście na tym ci pacjenci, którzy szczepionki przeciwko grypie powinni otrzymywać bezpłatnie, a więc seniorzy i kobiety w ciąży. Kolejny problem z poprawką posła polega na tym, że z możliwości wystawiania recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciwko grypie będą mogli korzystać wyłącznie ci farmaceuci, którzy pracują w aptekach, gdzie wykonywane są szczepienia przeciwko grypie. Innymi słowy, nie każdy farmaceut w nie każdej aptece będzie mógł taką receptę na szczepionkę przeciwko grypie wystawić. Kolejnym problemem i wielkim pytaniem pozostaje to, kiedy te nowe rozwiązania wejdą tak naprawdę w życie. W miniony piątek ta ustawa, ustawa o badaniach klinicznych, została przyjęta przez Sejm. Teraz zostanie ona skierowana do Senatu, który będzie miał aż 30 dni na jej rozpatrzenie. Jeżeli senatorowie wprowadzą do tej ustawy jakieś poprawki, ustawa wróci do Sejmu, który ponownie będzie musiał rozpatrzyć te poprawki i uchwalić tę ustawę. Następnie zostanie ona skierowana do prezydenta, a jeżeli prezydent ją podpisze, zostanie skierowana do publikacji w dzienniku ustaw i dopiero dzień po publikacji w dzienniku ustaw wejdzie ona w życie a to może potrwać nawet kolejne dwa miesiące. Na początku stycznia do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jest to projekt, o którym mówiło się już od kilku miesięcy, dlatego, że ma on uregulować rynek suplementów diety w Polsce. Najbardziej gorącym tematem związanym z tą nowelizacją jest uregulowanie kwestii reklamy suplementów diety. W tym projekcie znalazły się bowiem m.in. zapisy mówiące o tym, że w reklamach suplementów diety nie będzie można już wykorzystywać wiz osób wykonujących zawód medyczny, w tym lekarzy czy farmaceutów lub pielęgniarek. Co więcej, w reklamach tych nie będą mogły być też użyte rekwizyty związane z pracownikami służby zdrowia. Projekt też zakłada także zabronienie wykorzystywania wobec suplementów diety i leków, tzw. marek parasolowych. Oznacza to, że suplementy diety nie będą mogły posiadać podobnej nazwy jak leki, ani także ich opakowania zewnętrznie nie będą mogły się do nich upodabniać. Zgodnie z projektem ma być też zabronione umieszczanie suplementów diety w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi. Oznacza to koniec tzw. przykasówek, czyli stosowania sprzedaży impulsowej dla preparatów będących suplementami diety. Więcej o tym projekcie, oczywiście, można poczytać w portalu mgr.farm. Serdecznie zachęcam do lektury artykułu Macieja Bieleckiego na ten temat. Na początku stycznia odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat problemu z dostępem do leków w polskich aptekach. Była to konferencja dosyć nietypowa, dlatego że odbyła się ona w zakładach Polfa, w Tarchomińskich zakładach farmaceutycznych Polfa. Przypomnijmy, że Polfa jest jedyną firmą farmaceutyczną w portfelu Skarbu Państwa. Minister zdrowia podczas konferencji zapewniał, że firma ta stanowi zabezpieczenie dla Polaków w przypadku kryzysu lekowego. Jeśli chodzi o antybiotyki, to mamy zapewnienie ze Polfy Tarchomin, że zarówno ilość substancji czynnej, jak i linie produkcyjne są przygotowane na to, by zaspokoić rosnący popyt. Spółka dysponuje również podobnym potencjałem w obszarze leków przeciwzapalnych. Poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Z kolei Jarosław Król, prezes zarządu Polfy, zapewnił, że w przypadku aktualnej pandemii grypy firma będzie bez pośredników kontaktować się z Naczelną Radą Otykarską, która w każdej chwili może poinformować o braku danego leku w konkretnej aptece lub hurtowni, co umożliwi błyskawiczną reakcję i uzupełnienie zapasów. Dodatkowo w minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że premier wydał zgodę na wniosek Ministerstwa Zdrowia. Na zwolnienie i oddanie na rynek z zapasów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kilkudziesięciu tysięcy antybiotyków. Do tej pory nie wiadomo jednak, w jaki sposób te leki miałyby trafić na rynek: czy trafią one do aptek ogólnodostępnych, do aptek szpitalnych, czy bezpośrednio do hurtowni. Okazuje się, że w najbliższym czasie w polskich aptekach może pojawić się nowa usługa w ramach opieki farmaceutycznej. Będzie to usługa nowy lek. Okazuje się też, że usługa ta może pojawić się w polskich aptekach dwutorowo. W minionym tygodniu naczelna Izba Aptekarska rozpoczęła szereg webinarów, podczas których zostanie zaprezentowana usługa przygotowana przez zespół powołanych do tego ekspertów. Biorący w nim udział farmaceuci uzyskają cały zestaw niezbędnych informacji, ale też materiałów niezbędnych do jej wdrożenia. Okazuje się, że jednocześnie pilotaż usługi nowy lek w hipercholesterolemii uruchomił także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakiś czas temu ten uniwersytet podpisał umowę o współpracy z siecią aptek Gemini i to właśnie w tych aptekach ma być ta usługa w ramach pilotażu prowadzona. Ten pilotaż ma pomóc pacjentom zrozumieć korzyści wynikające z przyjmowania statyn oraz optymalnie wykorzystać działanie nowo przepisanego leku. Usługa dedykowana jest osobom, które otrzymały pierwszą receptę właśnie na tę grupę leków. Jak poinformowała uczelnia, celem projektu jest opracowanie innowacyjnych narzędzi komunikacji oraz rozwiązań systemowych, które mogłyby zostać wprowadzone jako rutynowe rozwiązania do codziennej praktyki. W minionym tygodniu swoją premierę miał kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z Farmacją. Tym razem jego gościem była Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Izba Gospodarcza Farmacja Polska jest najdłużej działającą na rynku organizacją, która zrzesza różne podmioty z rynku farmaceutycznego. Ta organizacja działa już ponad 30 lat. A podczas rozmowy z Ireną Rej poruszyliśmy tematy właśnie tych minionych 30 lat, ale przede wszystkim wyzwań i obecnej sytuacji rynku farmaceutycznego. W Polsce. Była tam mowa m.in. o projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej. Była także rozmowa oczywiście o wyzwaniach, przed jakimi apteki, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne stoją teraz w obliczu kryzysu lekowego. Ta rozmowa w wielkim skutku jest po prostu diagnozą obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym. Irena Rej uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych i doświadczonych osób na rynku farmaceutycznym z jej wiedzy i doświadczenia naprawdę warto korzystać, dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Programu Quadrans z Farmacją. A odcinek ten można oczywiście obejrzeć na stronie mgr.farm ukośnik Quadrans. Serdecznie zapraszam. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się dla polskich aptek, polskich farmaceutów. Oczywiście zachęcam także do czytania magazynu online mgr.farm, dwumiesięcznika, który jest bezpłatny i można go pobrać z adresu mgr.farm, ukośnik magazyn. W tym numerze dużo bardzo ciekawych artykułów, ale tak, Także i wywiadów. Serdecznie zachęcam do pobierania i do czytania. A na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia zapraszam już za dwa tygodnie. Dziękuję za uwagę.